Dzisiaj mamy niezwykłych gości. Stowarzyszenie Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety. Od mojej lewej strony Leszek Mazurkiewicz, Jacek Dziedziela i Mariusz Jabłoński. A teraz pozwolicie Państwo, że Panowie przedstawią się sami. Bardzo proszę, Panie Leszku. Leszek Mazurkiewicz, 10 Batalion Powietrzno-Desantowy Oświęcim. Jacek Dziedziela, 1 Batalion Szturmowy Dziwnów Lublinec. Mariusz Jabłoński, 1 Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu. Organizacja skupia byłych spadochroniarzy, żołnierzy kawalerii powietrznej i wojsk specjalnego przeznaczenia. Ich codzienność na emeryturze od kilku lat wypełniają imprezy militarne i skoki spadochronowe. Zgadza się, Panie Jacku? No jest to jeden z elementów realizacji programu działania klubu, aczkolwiek nie są elementem najgłówniejszym, ponieważ tam głównym, że tak powiem, programem to jest skupianie środowiska byłych żołnierzy, czyli rezerwistów desantu powietrznego, kawalerii powietrznej, która jest nowym, najmłodszym związkiem taktycznym w Armii Polskiej i jednostek specjalnego przeznaczenia, która no, wyprzedza troszeczkę kawalerię powietrzną, ale ci ludzie nosili kiedyś czerwone berety, a dzisiaj noszą berety zielone. Panie Jacku, zatrzymajmy się na chwilkę przy samym klubie. Jaka była idea? Co spowodowało, że pomyślał Pan, bo Pan jest inicjatorem i prezesem stowarzyszenia istniejącego od lat dwóch, że pomyślał Pan, że warto z powrotem byłych żołnierzy zgromadzić i działać dalej? Temat i pomysł nie jest najnowszy, bo w naszym przypadku sięga roku 2010. Powrót reprezentacji Grupy Rekonstrukcji Historycznej tutaj działającej w Łodzi, odtwarzającej brygadę spadochronową generała Sosowskiego z Dziwnowa, z Festynu Komandosa w Dziwnowie. W związku z tym, że spotkaliśmy się tam z kolegami właśnie służącymi w tym garnizonie, padło takie stwierdzenie do jednego z kolegów, który już nie żyje, świętej pamięci, kolega Krzysztof Milewski. Co by było, gdybyśmy taki klub zorganizowali? Nawet jeszcze nie wiedzieliśmy, jak on się będzie nazywał. Takie grupy, kluby działały w Europie wcześniej, bo przecież mają olbrzymie doświadczenie związki brytyjskie, francuskie, belgijskie. Ja ich spotykałem, jeżdżąc do Holandii, jeszcze w latach 90. Widziałem, jak byli ubrani. Natomiast ten pomysł tutaj na terenie Łodzi, bo to chodziło tutaj o naszą aglomerację, zrodził się w 2010 roku i przystąpiliśmy na jesieni do formowania tej ekipy. Nie było łatwe, bo na początku rozpoczynaliśmy od naszych znajomych, kolegów z wojska i okazało się, że nikt z tej ekipy nie jest. Dopiero na wiosnę 2011 roku Ekspresa Ilustrowany Łódzki pomaga nam, pisząc do nas po prostu artykuł. I po tym artykule zgłasza się naprawdę bardzo duża masa kolegów, między innymi tu kolega Leszek jest właśnie z tego, że tak powiem, poboru tego artykułu w Ekspresie Ilustrowanym. Także klub powstał i zaczął działać. Zgłaszali się ludzie z różnych dekad służby w desancie powietrznym. No i tutaj perełki, czyli ci najstarsi, czyli pobór do dywizji 57 rok, to są pierwsze wpusty do dywizji. Łodziacy przede wszystkim, no i ludzie mieszkający w aglomeracji łódzkiej, ale też, co było takie miłe i sympatyczne, ci ludzie pamiętali 58 rok defiladę na ulicy Piotrkowskiej. Ona tutaj się wydarzyła 22 lipca i wtedy dywizja pierwszy raz, 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa wystąpiła w beretach, tak zwanych filcakach. Pierwszy raz dostali właśnie te bereciki na tą defiladę i już był sztandar dywizji, więc no, opowiadają czasami, jak się spotykają w klubie, jak wyglądała ta defilada, bo to nie było tak z marszu, tylko tutaj na łódzkim Złotnie było rozbudowane duże obozowisko i tutaj ludzie trenowali. Już nie wspomnę, jak wyglądała wtedy ulica Piotrkowska po przyjeździe tych wszystkich czołgów i samochodów, ale to oni pamiętają te czasy. Właśnie, przy tych czerwonych beretach chciałam się zatrzymać i zacytować pana Leszka. Dla nas noszenie czerwonego beretu to był największy zaszczyt i to pozostało do dziś. Zakładaliśmy go na tak zwanego koguta, bardzo mnie to zafrapowało. Aby odpowiednio leżał, trzeba było namoczyć go w gorącej wodzie i nosić, aż wyschnie. Czyli jak? Mokry beret nosiliście? Dostawało się, nazwijmy, zwykły beret, który... I on musiał tak piać? Który no, wyglądał tak fabrycznie, ale żeby teraz go nosić tak po naszemu, po wojskowemu, to trzeba było go ułożyć na tak zwanego koguta, a niektórzy układali na tak zwanego rekina. Żeby ułożyć ten beret, należało go zamoczyć
gorącej wodzie, przytrzymując ożywek i wtedy formować ten beret na głowie. I jak on już został włożony, wymodelowany na głowie, to na tej głowie był, póki nie wysył. A nie, nieznacznie prościej byłoby po prostu zamówić, tak by profilowany. Nie, dlatego, że to są berety, były to berety, jak każdy, to czysto magazynowa sprawa. A trzeba go wymodelować. Tutaj ustalmy. Leszek służył w 6. Pomorskiej Dywizji, ja służyłem w Batalionie Szturmowym w Dziwnowie i my żeśmy nie nosili beret na tak zwanego koguta czy na rekina. Ale my, z grzebieniem. Ale na przykład z grzebieniem. No także tutaj można było, jak ktoś rasowo w desancie widział, na przykład można było po berecie poznać skąd jest. Po kształcie, tak? Tak, ja o kształcie układki. Bo już później na przykład w Lublinie jest też późniejsze lata, po przeniesieniu mojej jednostki z Dziwnowa do Lublińca, to już te pobory, które weszły po 86, już też inaczej beret klepały. To tak na grzebień, tak. Już na no tak, to była tak zwana układka. Każdy pomidor, bo tak ustalmy w żargonie nazywamy pomidor czy muchomor, tak nas nazywali na przykład szoszoni, czyli piechota lub kafarzy, czyli marynarze, musiał tą układkę przejść. No nie było godnym wyjść na przepustkę w nieułożonym berecie, bo ustalmy, wyglądało się troszeczkę jak lolas, więc no a tutaj trzeba było błysnąć wśród kolegów, koleżanek, przyjaciół. Poza tym służba wartownicza nie wypuszczała z terenu jednostki, jak żołnierz był nieodpowiednio umundurowany przy wyjściu na przepustkę. Mhm. A pan kiedy znalazł się w klubie? W klubie odnalazłem się dopiero w tym roku, na początku tego roku. Ty młody na rybek. Tak, młody wojsk. Najmłodszym na rybkiem jestem. Służbę wojską zakończyłem 18 lat temu i cały czas brakowało tego beretu. Rozpocząłem służbę w innej formacji, ale cały czas brakowało mi... Podpatrywałem na różnych imprezach w mieście, bo pojawiały się czerwone berety, co to za instytucja, co ona robi. No i tak po tych 18 latach postanowiłem, że dlaczego ja mam nie wrócić i nie spróbować w klubie działalności, być może jeszcze sobie poskakać, odświeżyć umiejętności z czasów wojska. Mhm. No właśnie, powiedziałam na początku, że bierzecie panowie udział w imprezach militarnych i skaczecie, ale nie tylko. Waszą ideą, misją można tak powiedzieć, jest zaszczepienie tego, czego wy się nauczyliście w tych młodych ludzi, którzy dorastają, którzy no, mają być wizytówką naszą, a jednak mają mało powodów i okazji, by uczyć się tego, tych dobrych takich i manier, i wzorców. Tak? Wzorców, tak. Znaczy ogólnym tutaj jednym z działań, kierunków działań klubu jest przekazywanie historii i tradycji. Mhm. Po to, żeby naród nie zapomniał, że polski spadochroniarz stoi bardzo mocno. Zresztą mamy doskonałe wzorce jeszcze z lat przedwojennych, to jest od 1935 roku. Tutaj w Łodzi, jak pamiętamy, starsza część łodzian pamięta słynną wieżę spadochronową na Eukesie, tak? Lub słynną wieżę mniejszą na Julianowie. Te rzeczy tutaj były i to wrosło w krajobraz miasta. Poza tym ustalmy, Aeroklub Łódzki w tamtych czasach pracował bardzo dobrze i też szkolił pokolenia spadochroniarzy, nie tylko sportowców, ale też i żołnierzy, dlatego że najpierw oni tutaj skoczyli w aeroklubie, a dopiero później byli powoływani do wojska. W tej materii próbujemy tą historię przekazać, ponieważ pochodzimy z różnych jednostek, więc te tradycje jako jednostki wojskowe też są różne. Ale też chodzi o tak zwane krzewienie tężyzny fizycznej, dlatego że my, jako byli żołnierze, wtedy jak byliśmy poborowymi, byliśmy selekcjonowani, to robiły komendy uzupełnień pod względem, no nie wiem, kręgosłupa moralnego, ale pod względem fizycznym również. To robiła tutaj nasza Wojskowa Akademia Medyczna. Szliśmy na tak zwane badania. Ja pamiętam, prawie no, cały dzień spędziłem na tych badaniach tutaj, chodząc od lekarza do lekarza, żeby dostać na tym papierze pozwolenie od laryngologa, od okulisty, od ortopedy itd. itd. Także byliśmy wyselekcjonowani i zdrowotnie wybrani. Stąd, jak obserwujemy dzisiaj, jak wygląda młodzież, jaka jest ich kondycja fizyczna, troszkę nas to martwi, że to nie idzie w dobrą stronę. Natomiast my chcemy w ten sposób, że działamy i taki jest tutaj w klubie program działania, to jest utworzenie klasy powietrzno-desantowej w jednym z liceów. To jest 34 liceum ogólnokształcące na ulicy Królewskiej 13/15 i tam rozpoczynamy od tego roku szkolnego taką klasę pilotażową powietrzno-desantową. Czyli chodzi o to, żeby ich no, w jakiś sposób przygotować i przeszkolić, a uwieńczeniem nauki w tej klasie będzie zorganizowanie kursu spadochronowego i oddanie trzech skoków
ze spadochronem, już samodzielnie Chrząków, nie żaden tandem, ustalmy, nie tandemy, tylko tu chodzi o to podjęcie decyzji własnej. To, bo żołnierz musi zdecydować, że wychodzi z tego samolotu, a nie, że będzie wypchnięty lub wyrzucony. Rozmawialiśmy przed włączeniem kamery o tym, jak wyglądały badania, w jakiej kondycji fizycznej, psychofizycznej musiał być kandydat do wojsk powietrzno-desantowych. Czy można zatem powiedzieć, że są to wojska elitarne? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, z tego względu, że selekcja, która była robiona przez zespół lekarzy wojskowych tutaj w WAM-ie w Łodzi, bo mówimy o tych osobach, które tutaj z Łodzi się dostawały do jednostek powietrzno-desantowych, musiały spełniać de facto w każdym zakresie w pełni być gotowym, zarówno jeżeli chodzi o okulistę, o neurologa, o psychologa, psychiatrę, o kontuzje fizyczne, które człowiek posiadał, z tego względu, że to ta komisja tutaj dopuszczała i wyrażała zgodę do pełnienia służby w jednostkach powietrzno-desantowych i do wykonywania skoków spadochronowych. Byłoby niedopuszczalne, żeby ktoś przeoczył, po prostu został dopuszczony do służby w tego rodzaju wojskach i nie daj Boże skoczył i się połamał na dzień dobry z uwagi na wady ukryte, które były niestwierdzone przez komisję lekarską. Dodajmy jeszcze, że żeby się dostać na dom do tego lekarza, to na początku, bo tutaj jeszcze ten budynek w Łodzi istnieje, przychodnia psychologiczna, to ona najpierw weryfikowała tych kandydatów do WPD, do wojsk powietrzno-desantowych. Po tej wstępnej selekcji badania na WAM-ie, a później otrzymywaliśmy z Wojskowej Komendy Uzupełnień powołanie na 2-tygodniowy kurs spadochronowy. I one się działy, te kursy, od lat 60. To jeszcze pierwszy ośrodek był w Strzebieniu Niemorskim, a później zostało w 64 roku, i tutaj kolega Leszek jest pierwszy z tego wpustu, do centralna szkoła spadochronowa w Krośnie. I od 64 do 89 roku 2000 spadochroniarzy rocznie było szkolonych dla potrzeby wojsk powietrzno-desantowych, bo ustalmy, to była też wstępna selekcja, dlatego że ci, którzy zostali przeszkoleni też spadochronowo, niekoniecznie trafiali do desantu powietrznego, trafiali do jednostek specjalnych. To są jednostki, to tak się mówi, nosiliśmy ten sam kolor beretu, ale w tamtych czasach byliśmy zamaskowani w Wojsku Polskim, mimo tego, że nosiliśmy ten jeden beret, to były różne zadania. Bo desant powietrzny to jest to jednostka, która walczy i działa w sile na przykład kompanii batalionu, a żołnierz specjalnego przeznaczenia działał najdalej w grupie specjalnej, czyli to było kilku żołnierzy, 6-7 do 10 osobowej grupy specjalnej, więc byliśmy niejako wtopieni w te pododdziały czerwonych beretów. Nie wspomnę tutaj o nowym związku, to się trzeba wspomnieć o nowym związku taktycznym, czyli lata 90. to kawaleria powietrzna, tutaj właśnie sformowana w Łodzi. Na początku była to dywizja, później zredukowana do brygady, ale ona też została zorganizowana na bazie jednej z kompanii z 6. brygady z Krakowa. Także te tradycje spadochroniarskie idą cały czas do przodu i nosimy cały czas to samo nakrycie głowy. Ustalmy czerwone berety. Dlaczego? Nazwa zwyczajowa. To próbujemy przelansować to, dlaczego tak ludzie mówią, ponieważ dzisiaj mówi się, służę w bordowych beretach. Dawno, dawno temu znam historię, opowieść od jednego z weteranów brygady spadochronowej, i tutaj uwaga, w Łodzi mieszkało ich za moich czasów, w mojej pamięci, 13. Byli to naprawdę fajni faceci, którzy w brygadzie Łukasza Sabowskiego zrobili wiele. Między innymi tutaj mieszkał świętej pamięci Jan Wilk, oficer szyfrowy brygady. Pomagali przy organizacji brygady dywizji w krakowskiej. Ale też chodzi o to, że kolor propagandowo był nazwany czerwony. No bo ustalmy to, ponoć my nie mamy problemu jako faceci z rozróżnianiem tych kolorów, bo panie rozróżniają różne odcienie czerwonego. No to jest akurat bordowy. Wzór tego koloru, kolor ten wzorowany jest nawet na oddziałach brytyjskich, bo większość spadochroniarzy w Europie, no oprócz niektórych krajów, nosi berety koloru maron, czyli bordo. Ale dla celów propagandowych użyto nazwy czerwone berety. Zresztą może ktoś pamięta film z 1962 roku Pawła Komorowskiego, czerwone berety, z udziałem Mariana Kocieniaka, nieżyjącego już aktora. I to większość z nas po jego obejrzeniu, długo w dekadach oglądając ten film, kierowało się do wojska, właśnie do czerwonych beretów. Inspiracja. Tak, to była inspiracja, bo wreszcie w Polsce, wracając znowu, wskakując na szybciutko na temat filmu, w Polsce ukazały się tylko dwa filmy poświęcone spadochroniarzom. To jest właśnie 62. Komorowski, Czerwone Berety, i Demony Wojny Goi. Temat
przekazane misje pokojowe ONZ. Temat, film troszeczkę zrobiony przez Pasikowskiego no, z dużą dozą jakiegoś takiego dystansu, bo dużo pomyłek, jeżeli chodzi o EBE, estetykę mundurowania spadochroniarzy, ale mimo wszystko taki film był. Więc takie, tego typu filmy też propagandowe stwarzały błąd propagandowy, że ludzie chcieli do tego wojska, bo każdy chciał być spadochroniarzem. Panie Leszko, ale czerwone berety to nie tylko spadochrony, to wiele innych bardzo poważnych, wyczynowych sportów, mogę tak powiedzieć. Pływanie, nurkowanie, spinaczka, nawet jazda na nartach, tak? Tak, to czy było, wszystkiego tego Pan doświadczył? Tak, oprócz nurkowania. Powołany byłem do wojska w październiku i potem po przysiędze grudniowej. Już w lutym z Oświęcimia na pieszo poszliśmy do Istebnej miejscowości górskiej, niedaleko Koniakowa, i tam były rozstawione namioty i w tych namiotach żeśmy w zimę spali, myli się przerębli i uczyliśmy się jeździć na nartach. No ja o tyle miałem kłopot, ponieważ narty wziąłem tylko na wystawie, a tam trzeba było no, jakoś sobie z tym poradzić. Także był też obóz zimowy, narciarski. Potem, w związku z tym, że służyłem w artylerii, to była zimowa szkoła ognia na tej Bieszczadach i tam na tej zimowej szkole ognia żeśmy ćwiczyli strzelanie z dział bezodrzutowych. Następnym takim wyjazdem to były takie, kilka takich wyjazdów, było na Pustynię Błędowską. Jak wiemy, Pustynia Błędowska jest największą pustynią w Europie na terenie Polski. I tam na tej Pustyni Błędowskiej żeśmy też ćwiczyli strzelanie do tarcz. Następnym takim, nazwijmy obozem czy zgrupowaniem, była wspinaczka górska w Kobylanach, niedaleko Ojcowa. I tam instruktorzy po AWF-ie warszawskim uczyli nas, jak się wchodzi na skały. Mieliśmy za zadanie wejść na skałę 100-200 metrową i potem zjechać z tej skały. No różnie to bywało. Bywało tak, że były plecy poparzone, nogi poparzone. Taki żołnierz musi być przygotowany do akcji w każdej sytuacji, w każdych warunkach. Dokładnie. Tutaj to, co Leszek mówi o tych poparzonych plecach i tak dalej, bo ustalmy, jeżeli chodzi o wspinaczkę, to tu się zmieniał sprzęt. Kiedyś uprząż robiono ze zwykłej liny, tej od wspinaczki. A dzisiaj są już te taśmowo i lepsze liny, i lepsza jakość, więc to my żeśmy wszystko przechodzili. Tutaj nawet mimo tego, że pochodzimy z różnych jednostek, to miejscowości, w których odbywało się szkolenie, dla nas są takie same, no, Kobylany. No przecież batalion z Dziwnowa i batalion z Rulnica też był w Kobylanach na wspinaczce. Tutaj razem wspominamy ośrodek szkolenia nurków i płetwonurków w Gdyni na Babich Dołach i słynne torpedownie, gdzie szkoliliśmy się na starym sprzęcie, na starych krugulcach i fokach i przeciekających. Szkolenie zupełnie w innym terminie, tak. Natomiast sprzęt archaiczny, bo przechodził od tych zabytkowych do używanych do chwili obecnej, co niektórzy w chwili obecnej już nawet nie wiedzą, co to jest kombinezon PW2 do wykonywania zejścia pod wodę. Natomiast fizycznie, faktycznie to się odbywało tak, że mimo, że w różnych latach pełniliśmy służbę na różnych sprzętach, to i tak w tych samych miejscowościach, niekiedy tak jak Jacek powiedział, nawet z tymi samymi dowódcami, z tą samą kadrą dowódczą się spotykaliśmy po tylu latach, bo oni nadal pracowali, nadal szkolili jako instruktorzy, a po prostu zmieniało się tylko wojsko, które przyjeżdżało na szkolenie. No i stopnie wojskowe. No tak, i stopnie wojskowe, tak, no bo wiadomo, że teraz to jest całkiem inaczej z tymi stopniami, a za naszych czasów była to nagroda za wytrwałość w szkoleniu. Tutaj jeszcze nadmienię, bo dobrze by było to zaznaczyć, kolega Leszek jest uczestnikiem największych po II wojnie światowej desantu powietrznego, który się odbył w Układzie Warszawskim, mianowicie tu w ćwiczeniach Burza Październikowa w 1965 roku. My też tutaj szukaliśmy kolegów łodziaków, którzy brali udział w tym ćwiczeniu. To jest 4,5 tysiąca spadochroniarzy zrzuconych na teren wtedy NRD-owskiego lotniska. Dosyć duża operacja, zrobiona na szeroką skalę i zapakowanie dywizji w samoloty. To wszystko poszło w powietrze. Także tutaj kolega jest takim weteranem, że tej operacji, która odbyła się i ona jest no, słynna i sławna, a za chwileczkę w październiku mamy jej 52. rocznicę. To teraz jeszcze, ponieważ mamy 5 minutek,
opowiemy o innej operacji. Cały czas o tym mówimy, ale chciałabym, aby nasi telewizowie wiedzieli, że na tym szczególnie panom zależy. Operacja Szturm na media. Ciągły nabór. Szukacie, panowie? Tak, w dalszym ciągu szukamy i apelujemy do wszystkich kolegów. Słuchajcie, jesteśmy w dalszym ciągu. Mamy powera, mamy siłę. Ujawnijcie się po prostu. Jesteśmy tutaj w mieście Łodzi. Ta aglomeracja z miastami ościennymi jest bardzo duża. Było nas naprawdę bardzo dużo. Chcecie jeszcze coś robić, to zróbmy to razem. My jeszcze, nie wszyscy oczywiście, ale jeszcze biegamy w maratonach, w półmaratonach, uczestniczymy w marszach. Tutaj w tym roku byliśmy zaproszeni przez czeskich spadochroniarzy na marsz w bazie w Prościejewie. Zresztą tutaj widać, takie dostrzymaliśmy od Czechów takie specjalne medale. Skaczemy jeszcze w operacjach desantowych, czy to samodzielnie, czy to w tandemie. Będziemy jeszcze też organizowali szkolenia z zakresu wspinaczki skałkowej. Strzelamy co jakiś czas na strzelnicach sportowych, więc robimy coś jeszcze. Jeżeli chcecie, nie wiem, no, wyjść z domu i przypomnieć sobie stare czasy, to klub jest dla was, my na was czekamy. Widzicie, że jesteśmy ubrani w mundury wojskowe, mamy na nie oczywiście pozwolenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. To wszystko jest tak dobrze zorganizowane i my mamy tą legalność. Klub mieści się w Łodzi na ulicy Karpia 21. Tam jest siedziba, spotykamy się zawsze co sobota w godzinach 10-14. Można nas tam zastać. Mm-hmm. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo znalazłam informację, że w ramach tej działalności edukacyjnej prowadzicie panowie muzeum. Tak, Muzeum Historii Wojsk Wojsk Desantowych to jest około 6,5 tysiąca eksponatów. Mm-hmm. Zacznijmy od najdrobniejszych spraw, czyli guziki, legitymacje, zdjęcia, po sprzęt, ekwipunek, wyposażenie, mundury, spadochrony. To się bardzo zmieniło na przestrzeni. No i na przestrzeni lat to się bardzo zmieniło, natomiast samych spadochronów mamy już w tej chwili około 40 różnych modeli od II wojny światowej do współczesności. Mamy jeszcze też taki program, który nazywamy, to jest to program Biblioteka Spadochronowa, czyli zbieramy i próbujemy uratować od zapomnienia i od zaniedbania podręczniki, instrukcje, książki, opowieści po prostu o spadochroniarstwie, o tym, co zrobiliśmy, więc to się znajduje w programie Biblioteka Spadochronowa i to funkcjonuje. To będzie eksponowane w momencie, gdy nasz bunkier, czyli nasza baza, my nazywamy go tajnym bunkrem, będzie już zrobiony z ekspozycją do zwiedzenia na naszej ekspozycji Muzeum Spadochronowego. Mhm. Ja mam na zakończenie parę takich pytań do panów. Ile żołnierz ma par butów i z czego? Że powracają tematy humoru żołnierskiego. Tak. A, wiemy? Ja bym powiedział, że jedną parę butów do wszystkiego. Żołnierz ma dwie pary butów, z czego jedną w magazynie. A co żołnierz ma w plecaku? Żołnierz ma w plecaku nosić swoje rzeczy. No i teraz uwaga, to wcale nie będzie sprośne pytanie. Co ma żołnierz w spodniach? Chodzić. Tak jest, długo i oszczędnie. Bardzo dobrze, panie Leszku. A co żołnierz ma pod łóżkiem? Żołnierz pod łóżkiem ma utrzymywać porządek. Akurat tego żołnierza uczyć nie trzeba, bo myślę, że jesteście wyszkoleni w utrzymywaniu porządku i to by się też przydało tej młodzieży. Taka dyscyplina, poczucie obowiązku, ale i również, i panie Jacku, ja pozwolę sobie pana zacytować już naprawdę na zakończenie rzecz, słowo o patriotyzmie. Dla nas niezwykle ważne są takie pojęcia jak patriotyzm i honor. Dla żołnierza rozkaz jest rozkazem, który wykonuje się bezdyskusyjnie. Jednocześnie wszyscy mamy w głowie, że zawsze jest jakiś wyższy cel. W waszym wypadku tym celem jest pamięć. Pamięć i naczelne hasło klubu. Uratujmy naszą młodość od zapomnienia. Tak jest, bardzo piękne hasło. Życzę panom wytrwałości i jak najwięcej zgłoszeń kolegów, którzy być może dzisiaj za naszym... Czekamy na was, chłopaki, czekamy, pobór trwa, także zapraszamy w nasze szeregi. Proszę państwa, państwa i moimi gośćmi byli żołnierze, Stowarzyszenie Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych, Czerwone Berety, Leszek Mazurkiewicz, Jacek Dziedziela i Mariusz Jabłoński. Dziękuję panom bardzo, państwu za uwagę, do zobaczenia za dwa tygodnie.